O, tak więc witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Satisfactory, gdzie rozwijamy naszą fabrykę. Ze mną jest Kryksos i VGZ. Przywitajcie się. No cześć. To tak, jak widzicie, znajdujemy się teraz w fabryce stali. Pewnie wszyscy cały czas zastanawiają się, czemu nasze fabryki nie mają ścian. To jest bardzo dobre pytanie, ale już niedługo będziemy nad tym pracować i spróbujemy zrobić, żeby nasze fabryki ściany również posiadały. Tak czy siak, wracając do naszej egzystencji, to tak, krótko mówiąc, od ostatniego odcinka troszeczkę się zmieniło i troszeczkę fabryki zostały rozwinięte. Jak pamiętacie, w fabryce stali tworzone były sztabki stali, które potem były przerabiane na tak zwane stalowe rury. No i te stalowe rury były niewykorzystane, ale postanowiłem to troszeczkę zmienić i teraz stalowe rury są przerabiane na stojany dzięki dodatkowemu łączu, które stworzyłem, czyli łączu miedzi z nowej kopalni. Stworzone są stojany i te stojany są transportowane do fabryki numer 1, która znajduje się w naszym początkowej lokacji. Teraz przeniesiemy się do fabryki numer 1, żeby pokazać wam, jakie tam natomiast zaszły zmiany. Tak więc przenosimy się. Most jest wielki. No właśnie, jest wyciąg generalnie tutaj prowadzący do fabryki numer 1. Ten taki, po którym teraz idę właśnie, to jest wielki, gigantyczny wyciąg. Czy pogracie w Gmoda w trybie Copsant Runners 6 zł? Dziękuję ci. To wygląda. Blady jest fajny, wysłał mi donecika w postaci 6 zł. Dziękuję ci serdecznie, Blady jest fajny, za tego grubego donecika. Pozdrawiam cię, piąteczkę ode mnie i teraz odpowiem na twoje pytanie. Otóż nie wykluczam takiej możliwości, że w ten tryb zagramy. Dawno co prawda nie graliśmy, ale jak na pewno jest to jakieś, będzie to jakieś takie fajne urozmaicenie, więc nie wykluczam, że tak będzie. Wielkie dzięki za najecika. To tak, a teraz wracając do naszej fabryki. To tak, generalnie dojeżdżamy do fabryki i te stojany sobie idą tutaj. Tutaj jak widzicie, fabryka tętni życiem. Nie pamiętam, czy to pokazywałem wam generalnie, ale tętni życiem. No, czyli jest naprawdę, zobaczcie co tu się dzieje po prostu. Jest po prostu beautiful, co nie? Tutaj generalnie jest coś takiego, że tutaj są wirniki tworzone i te wirniki miały, to była dodatkowa odnoga wirników, które nie miało żadnego zastosowania, bo już jedną fabrykę samych wirników, żeby jako surowca było. No i te wirniki miesza się z tymi stojanami, które są transportowane z sąsiedniej fabryki metalu i są powstawane silniki. Słyszysz to, Kryks? Silniki powstają. Silniki, no. I mamy, wiesz ile mamy teraz silników? Ja ci powiem teraz, od cholery mamy teraz silników. Naprawdę, ty sobie, wiesz, teraz mamy 9 razy 50, pomnóż sobie, będziesz wiedział, tyle mamy silników aktualnie, no. Dobra, ja już wchodzę do gierki. Więc, panie Kryksos, fabryka nasza się rozwinęła. No, jest dobrze. Jest wręcz wspaniale. Doskonale. Czyli krótko mówiąc, fabryka silników jest już jak najbardziej zrobiona. I co dzisiaj mieliśmy nowego zrobić w tym odcinku? Panie VGZ, możesz przypomnieć. Ja przynajmniej się będę na pewno zajmował dalszymi achievementami, czyli już będę robił jetpack. To tak, krótko mówiąc, nie do końca mieliśmy się zrobić wielką wyprawę po ropę. Tak to mniej więcej wyglądał plan. Wielka wyprawa po ropę. I też takową wyprawę za chwilę zrobimy. No to też było, ale to pobocznie. To tak, generalnie jeśli chodzi o fabrykę, no tak jak już mówiłem, ona posiada troszkę pięter. Jedyny problem tej fabryki mojej aktualnie jest taki, że ona nie posiada ścian. Jak zresztą widać, bo ściany stwierdziłem, że to jest późniejszy proces i nie jest aż tak bardzo to istotne. Dodatkowo, jak widzicie, jest tak bardzo duże tworzonko tej fabryki, że po prostu jest większy natłok tworzonka niż wykorzystywania. Dużo surowców jest jakby tworzone, a nie są w pełni wykorzystywane i są to chociażby takie oto żelazne pręty, co nie? Więc generalnie jest więcej jest niż fabryka nasza potrzebuje, więc ten po prostu o tą odnogę surowcu na pewno gdzieś tam wykorzystamy w produkcji jakichś innych fajnych rzeczy. Dobra. Tak czy siak, teraz krótko mówiąc, niedawno odkryliśmy możliwość znalezienia ropy i dzisiaj zrobimy sobie taką małą wyprawkę po tą ropę. Tak mniej więcej wygląda plan. Czyli Kryksos, czy jesteś gotowy na wyprawę po ropę? No, musimy wziąć rzeczy, żeby postawić tam rafinerię i te. Dobra, czyli krótko mówiąc, zanim jednak zrobimy wyprawkę po ropę, jest bardzo ważna rzecz, ponieważ myślimy raczej o tym, jako że ropa jest bardzo daleko, to raczej założenie jest takie, żeby po prostu zrobić tam bazę
ropa naftowa, zrobić tam bazę wypadową, generalnie tak, rafinerię zrobić na miejscu. Kolejna baza się na pewno przyda. No, potrzebujemy tych rur stalowych, silników i tych ram, tych lepszych. No właśnie, ram. Właśnie chcę zobaczyć, co jest potrzebne. Znaczy chcę zobaczyć, jak wygląda nasz punkt rozwoju. Właśnie to był chyba piąty, tutaj zdobyliśmy ropę. Tutaj zdobyliśmy tego całego producenta, możemy teraz robić, który pozwala nam cztery rzeczy łączyć, dosyć złożona maszyna. Tak czy siak, wracając do całej kwintesencji, ropa jest bardzo, 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 tak, bardzo, na Facebook Gaming. Bardzo, 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 bardzo daleko. Tak, mam live'a na FB Gaming. Dobra. Poczekajcie, zaraz się na pewno pokaże ropa. O jest! Tylko 2500 km. No przejdziemy sobie tam traktorem. Bez problemu. Nie wiem, czy nie lepiej przyciągnąć prąd. I pierwszy, znaczy... Czy nie lepiej zbudować traktor na miejscu, zebrać, wiesz... Iść pierwszą... Albo po prostu wziąć ten traktor, który mamy w bazie tak, i tak, pierwszą potem... trasę iść na piechotę, żeby przyciągnąć prąd, a dopiero w drogę powrotną. Dobra, tak czy siak, generalnie sprawa wygląda taka, że jeśli chcemy zbudować rafinerię, to będziemy potrzebowali tam odpowiednich surowców. Rafineria ropy, na pewno nie jedna, tylko dosyć dużo rafinerii ropy. I oczywiście pompę ropy i stalowe ramy będą potrzebne z tego co widzimy. Silników z silnikami nie będzie problemu, bo akurat silników to mamy od groma. Silniki to się walają na prawo i lewo dzięki nowej fabryce, którą stworzyłem. Gdzie ona jest? A, jeszcze tutaj piętro wyżej. No, okay. Ale nie zabieraj mi wszystkich silników, bo ja też chcę trochę zabrać. No. Kryksos, zostaw moje silniki trochę też dla mnie. No, też chcę się poczęstować pysznymi silnikami. No, pyszne silniki wpadną w moje ręce. Oh yeah, silniczki. Dobra, idziemy po drogę silników. Tak, generalnie z silnikami nie będzie problem. Nie chcę mnie dołączyć w ogóle. Nie chcę cię dołączyć? Jak mam to ci... problem. Net connection, tick connection, coś tam timeout, network error. Mam cały czas to samo, już drugi raz. Pytanie tylko czemu, skoro Kryk załączył się bez najmniejszych problemów. Nie zastanawiam się czemu, czekaj, twój znajomy najprawdopodobniej nie będzie mógł z tobą się połączyć, ponieważ masz do ustalenia NAT, podczas gdy twój znajomy ma do ustalenia NAT, chyba że jesteście w tej samej sieci. A mi wyskakuje to samo i dołączyłem się jakoś. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Do widocznie VGZ, wiesz, że prowadzimy teraz live'a i nie fajnie, że masz takie problemy. No zawsze nie twoja wina jest to, nie? Kryksos jakoś nie robi problemów, po prostu się dołączył. Tam jesteś, nie robił problemów. No. Taki Kryksos, widzisz? Masz, dostajesz gwiazdeczkę. Gwiazdeczka, jej. Dostajesz gwiazdkę, plusika. Za nierobienie problemów. Jezu. Dobra, gałganki, co może faktu, teraz się dołączy? Że będzie trzeba betonu, o cholera. Też betonu będzie trzeba sporo wziąć. Tak, udało się? No to cieszymy się. Tak, tak. Dobra, Kryks, generalnie sprawa wygląda taka, że będzie trzeba zrobić spory zapas. Nie wiadomo ile tych złóż ropy tam jest. Albo wiesz co, może faktycznie przejedziemy się kawałek. W sensie, będziesz po prostu powoli jechał z naszym tempem, żebyśmy budowali. Ale nie wiem, czy to nie jest tak, że traktory nie są jednoosobowe. Ale nie o to chodzi. W traktorze po prostu można nosić te surowce. No i o to mi chodzi. To weź tu podstaw traktora pod naszą bazę, załadujemy go betonem i poczekam różnymi pierdołami. Poczekam chwilę, gra wczyta cała, bo teraz będzie trochę wpadków. Już myślałem, że nie doskoczę do żelu. No jak naprawdę? To tak, wiesz co, trzeba postawić tak traktor, żeby on swoją drogą mógł wyjechać z fabryki, bo wiadomo, tutaj żeby gdzieś go na wylocie postaw. O właśnie, tutaj na tym wolnej przestrzeni. No tutaj, no tutaj postaw traktor, może być. No Kryksos, aż tak nie biegnij daleko, no postaw ale tutaj, tutaj jest traktor w tym miejscu. A, okej, okay, dobra. To weź z nim tutaj troszkę podjedź. Tutaj. Co nie, po prostu zatrzymaj się. Dobra, gdzie on ma ładownik, skrzynkę? Z tyłu. Z tyłu ma warsztat, dobra. Ładuj do niego dużo betonu, wiesz co, równie dobrze on może być cały załadowany betonem, tak obstawiam. No, po prostu beton? Tak, bo beton się przyda. Tam macie pozdrawiankę. Więc weź idź z betonem to załaduj, wiesz? Resztę weźmiemy ile całą... Ile kosztuje gierka? Chyba 80, nie? No, 80. Chyba tak. Pamiętajcie, że jak kupujecie gierkę, to na Epic Store z kodem Bloody, z twórcy,
zawsze będzie z kodem Bloody, jest totalnie nic, ale ja dostaję pieniądze, więc warto. Dobra, skończył, okej. No. Czekajcie, czemu mam to na jakby szybkim wyborze? Dobra, niech sobie będzie tutaj siedziało. Mi się wszystko z szybkiego wyboru kasuje zawsze, jak wbijam od nowa. Mi się właśnie w tym momencie nie skasowało. Po czym i jak korzystałem ten serwer, też mi się nie skraszowało. Dobra, tak czy siak, krótko mówiąc, zaraz lecimy po wielką wyprawę ropy, ale jak sami rozumiecie, po prostu do takiej wyprawy po ropę trzeba się przygotować. Właśnie między innymi trzeba mieć bardzo dużo betonu, ale też innych pierdół. Ja wkładam beton. Czy to będzie potrzebne? Zastanawiam się właśnie. Ktoś to chyba... Czy brałeś żelazne ciężkie płytki? Zabrałeś? Kryt? Nie. To czemu w ogóle nie ma produkcji żelaznych płytek? Nie, no są, tylko że chyba tam... Nie ma w ogóle... Nie ma. No bo VGZ ty zabrałeś? Co? Nie mam płytek żadnych. To czemu żelazne płytki jakby zostały... Może Fox wziął. A Fox już dołączył na serwer? Foxa nie ma. A, bo... Dobra, nie było tematu, bo tutaj ktoś zrobił... A, dobra, nieważne, bo ktoś tu zrobił po prostu... Dobra, nie było tematu, już wiem o co chodzi. Ktoś znaczy Bladeu. Dobra, to też weźmy. Teraz tak, posortujmy to sobie. A dobra, nie mamy celu ustalonego, muszę jej włączyć. Może te jetpacki w końcu. No, można pomyśleć o jetpackach. O ile skończyliśmy komputerki. Chyba skończyliśmy komputerki. Tak, nie? Skończyliśmy komputerki, więc można ustawić teraz jetpacki, aczkolwiek nie zajmuj się teraz, bo teraz zbieramy zapasy i idziemy na wielką wyprawę po ropę. Co nie? Jak tam naładowałeś beton? Panie Kryks? Ładuję. W razie czego ja mam trochę betonu. Mamy sporo w tym. Dobra, to wiesz co, to zostaw, dobra, to wiesz co, to już ten beton, to już tam na ile, może te jeszcze szybsze taśmy trzeba załadować. Masz te surowce do czy szybszych taśm? Do szybszych taśm mam w tym momencie 160. No to jest dosyć mało, dobra, to ja idę po jeszcze trochę. Co tam jeszcze? Jakie jeszcze surowce się przydadzą? Te sznurki na pewno trochę. Weź tak generalnie, Kryksos, tak postaraj się po trochu każdego surowca zapakować. No drogo, mam jeszcze na poziomie drugim jeden kamień milowy do osiągnięcia. Ale on jest chyba, z tego co pamiętam, tam nie było nic takiego, co jest godnego uwagi. Jeszcze. Tak, weź sznurki, weź te druty. Dobra, chcemy najpierw pociągi czy jetpack? Jetpack. Dobra. No, dobra. Jetpack ważniejszy. To tak, z silnikami nie będzie problemu, bo teraz mamy po prostu fabrykę, która tworzy silniki, więc tych silników jest od cholery. Ale problem będzie z pozostałymi rzeczami, na pewno. Dlatego w pierwszej kolejności teraz chcę zdobyć ropę. Zwłaszcza, że nie wiem czy wiesz, Kryksus, ale pomału nam zaczyna się marnować elektryczność. Wiesz o co? Wiesz o tym? Tak, już mamy przeciążenia. Nie, jeszcze przeciążenia jako tego nie mamy, ale już wiesz, już jest mocny skok. W ogóle jakby... patrzcie czat, jak ta fabryka w tym momencie wygląda. A no widzę, to ogromne. Mamy już połowy używamy. No, dobra. To tak. Patrzcie, jakie to jest wielkie. Dobra, biorę trochę tych płytek metalowych. Kurde, aż tak dużo tego jest. No, 2027 co mówił, że jest prawda. Co by tu jeszcze wziąć zamiast tego? To też wywalę, wezmę to. Co tu jeszcze wywalić zamiast tego? A, to też wywalę, wezmę trochę tego. To se zostawię, cholera może się przydać. To tam wie, wirników. O, wirniki się przydadzą. W sumie tak mi się wydaje, nie wiem do czego, ale do wirniki. Do rafinerii ropy potrzebują silników i tych płyt. A dobra, gdzie ty wlazłeś? Poczekaj chwilę, no. O, chyba co kod... jest? Chyba kod wariuje. No, chyba tak. No tak więc czat, Bladiego zaatakował kod. Niestety Bladiego już więcej nie zobaczycie na chwilę. Czekaj, niestety Bladiego już nie zobaczycie więcej na streamach, został zabity przez kota. Skocz tutaj na górę, na ten traktor. No co? Po kole możesz, no chcę jedną rzecz sprawić, skocz na górę po no, kole. Co? No i czekaj. Dobra, trzymasz się, trzymasz się. No, trzymam się. Kot, czekaj. Kot mi wszedł na taką półkę, na którą nie powinien wchodzić, musiałem powiedzieć. No, yo wszystkim na czacie, yo Gabi, miło, że jesteś. Oj, o, jednak nie, coś ty zrobił. Wow, Kryksos, dobry kierowca siebie. Jaki dobry kierowca. Co tam się dzieje? No, wystrzeliliśmy traktor, ale wszystko jest git. Dobra, Kryksos, idź też po te przyspieszacze, te płytki, jak to ten. Załaduj stalowe, idź trochę po stalowe berki też. No dobra. Generalnie naładowałeś sobie ekwipunek do pełna? Ej, cię przejechałem, VGZ? Kurde, skupcie się, naładowałeś sobie Kryksos do pełna? Ekwipunek? No, tak. VGZ, czy ty sobie na... Sekunda, dostałem donatecika, dziękuję bardzo. I sekunda, zaraz będę słyszał wszystko.
I... Okej, okay, minęło, mów już. VGZ, i... czy, no, czy sobie ekwipunek do pełna na zapełniłeś, żeby na wyprawę surowców? Tak, mam dużo rzeczy. No ale ja musisz... sobie wezmę więcej rzeczy. Weź sobie więcej rzeczy, ale chodzi o to, żebyś... Ale dziękuję jeszcze raz za tego donajcika i potem to zrobię. Chodzi o to, żebyś miał możliwość budowania. Tak, tak, ale mam wszystko, co jest potrzebne do budowania, tak. Ale wezmę tego jeszcze więcej, żebym mógł jeszcze więcej budować. No właśnie, zapełnij sobie w miarę możliwości jak najbardziej ekwipunek. No. Dobra, dobra. Dobra, ja jeszcze pójdę po wirniczki w sumie, bo wirniczki się przydadzą. Tak sobie myślę. Krztabeczki jakieś, trochę pręcików, płytki. No, tak, tak, zapełnij sobie. Ja idę jeszcze po wirniki. Wirniki też się przydadzą, bo wirniki często są budulcem, który jest potrzebny do tworzenia różnych rzeczy. I generalnie wydaje mi się, że będziemy gotowi, żeby wyruszyć w niesamowitą podróż przez świat. Tak więc zobaczmy. Nie, tu akurat są wzmocnienia płytki. Chyba wirniki były o jedno piętro wyżej, jak mniemam. Nie mam takiej stuprocentowej pewności, ale wszystko na to wskazuje, że chyba tu były wirniki. Otóż tak, tu były wirniki. I tak, wyrzucimy to. No i tu też jedno wyrzucimy i weźmiemy jedną po prostu. Ja bym to wrzucił. O, dobra. I jeszcze weźmiemy po dwie setki wirników może. O, to będzie dobre. Dobra, generalnie jesteśmy dosyć bogaci, możemy w końcu ruszyć wyprawę. Kryksos, gotowy? Kryksos? No, jestem gotowy. Dobra, Kryksos, jesteś gotowy, tak więc... O, siema, Kuba Magdziak, mój patronie, miło mi się widzieć. Więc Kryksos, spotykamy się, krótko mówiąc, na... Pod traktorem? Pod traktorem. VGZ, pod traktorem się spotykamy. Czekaj, tylko płytki chcę wziąć jeszcze dodatkowe. Wziąłeś, ale... Kryks, też te, jak to się nazywa, budownicze do budowania tych taśm? Tak, mam. Dobra, good. 400. Dobra, traktor napełniony z betonem? Tak, jest cały betonem napełniony. No jak widzę... Dobra, wezmę stąd płytki po prostu. Dobra, no jak widzę, że jakieś inne też rzeczy ma. Albo nie wezmę. To dobrze. Są te płytki. Mogę tych płytek znaleźć nigdzie zwykłych. Jakich płytek zwykłych? No zwykłych płytek żelaznych. Na parterze są. Na parterze? No dobra. Na samym końcu na parterze. Dobra, Kryks, no to ruszamy w podróż. Czeka nas długa wyprawa, więc no cóż, nie ma co tracić czasu. Bo to będzie długa wyprawa pełna niebezpieczeństw. Nie wiadomo, nie wiem, czy więcej traktorów nie powinniśmy postawić, żeśmy w trójkę pojechali. Proszę cię. I będziesz po prostu, będziesz ty jechał traktorem, reszta będzie szła na piechotę. A, i okazuje dobra, się, dobra, będę jechał powoli. Dobra, tu są te płytki, okay. Będziesz po prostu się delektować podróżą, co nie? Kiedy my będziemy stawiać ten... No wiesz co, ja bym przeciągnął jednak prądownicę, bo ona się zbyt często przydaje, wiesz o co chodzi? No tak. No jednak prąd jest dosyć istotny. No i ja bym generalnie przyciągał ten prąd, co nie? Ale dobra. Cały czas? No dobra. Dałoby się więcej paliwa, ma ktoś biopaliwo, bo... Biopaliwo? No ja mam sporo. Właśnie, to weźcie załadujcie, żeby w ogóle to bo jest dojechało. 50 w tym, to nie dojedziemy. No ile, jak oszacujesz, że na jedną stronę starczy? Tak, jak w Minecrafcie, budujemy fabrykę. Budujemy fabrykę. Fajnie to. Budujemy fabrykę. Budujemy fabrykę. Chyba wydostać się stąd można tylko dobra. Tym tutaj wąskim dobra, tym, jak to się nazywa. To nie wsiadam jeszcze. Jak chcesz, to później doładuję. Wiecie o co chodzi. Alternatywą byłoby zbudowanie elektrowni tam, tylko że to jest bez sensu, bo możemy dzięki temu, że przeciągniemy kable, tą energię, którą tam wytworzymy, też zasili naszą fabrykę, wiecie o co chodzi. To jest jakby przydatne, spożyteczne, więc może, jak ktoś może powiedzieć, to jest głupie, tak samo jak przeciąganie bardzo długiego tego przewodu, nie przewodu, tylko taśmy z jednego krańca mapy na drugą jest głupie. Ktoś powie, że to głupie, ja powiem, że względnie to jest bardzo wydajne, bo może i czasochłonne, ale przeciągnięcie na przykład taśmociągu z jednego krańca na drugi może spowodować, że będzie zajebiście. Dobra, znalazłem kolejny kryształek. Ja sobie na razie kolekcjonuję. Dobra, Kryksos, dogonisz mnie tym swoim pociągiem? A, bo żeś już tam pojechał, się no. Polecił. No dobra, to jadę. O, weź, kieruj się ty mieć, jak to się nazywa. No wiadomo, czym. O, cholera. Dinozaury. Szablozębne. Cholereka. Dobra, spokojnie. Dobra, na szczęście teraz jedzą takie silne. Dobra, jeszcze gdzieś tu jeden dinozaur szablozemny był. Gdziekolwiek jesteś, dinozaurze, szablozemny, wyjdź z otwartymi zębami. A nie skrzywdzę cię.
Zużycie paliwa jest w tym ogromne. To w ogóle da radę dojechać? No wydaje mi się, że tak. Się go dotankuję. A, bo masz jeszcze. No mam jeszcze. Dobra, to będzie trzeba... Kurde, strasznie duże natężenie dinozaurów szablozemnych, czy tam... No wiadomo. Dobra, ja sobie tylko wezmę ten kryształ i tam idę do was. Dobra, poczekajcie chwilę, bo ja... Zatrzymaj się, Kryks, bo będę teraz ustalał drogę. Którędy jest najbardziej... Z tego, żeby paliwa nie marnować. Zastanawiam się, czy tu dołem myślisz, czy na drugą stronę tym lasem. Zgadza się. Tam wydaje się, że jest jakaś ścieżka. O, szablozemny! Szybko, załatw go! O cholera, ale mnie rąbną. Dobra, przygotuję sobie mieczyk od razu. Dobra, nie żyją. Dobra, załatwieni. Dobra, jeszcze raz, w tamtą stronę. Tutaj chyba w dół zjedziemy w takim razie. Czy to się da ułożyć, jak to spadnie? Dobra, traktor? Zeskakuj tu w przepaść, no. Ale tu rzeczy pomijaliście. Dobra. Jestem. To nie jest misja krajoznawcza, znaczy ten zbieracka, panie VG. Dobra, chodź, tu dołem pójdziemy. Dołem? Muszę wykręcić. Ej, wy widzieliście tą ładną okolicę tutaj? Leśną, uwaga, dinozaury! Ale im pokazałeś, ale to było piękne, na moich oczach po prostu. Jak w jakimś... O nie, ożywy. Jeszcze jeden im walnął, walu. Przepraszam, mówi się walu. Jak mnie rąbnął. Dobra, nie, zejdę. Dobra, z tego jeden i wam padł. Pomogę. Oj, Jezu, wystrzeliłeś go, Blady, patrz, patrz w górę. A u mnie on leży na ziemi. U mnie też leży na ziemi, więc jego u ciebie. Leci. Macie coś do żarła? Bo niestety strasznie dużo życia mi zeżarło walka z dinozaurami. Coś mam. Dobra, weź mi rzuć jakieś żarło. Dać, nie dać. No daj żarło. No dobra, masz troszkę. Masz orzeszki. Dziękuję. Tak czy siak, mamy dużo szczęścia. I lecimy dalej. Generalnie to jest niebezpieczna okolica. W ogóle generalnie dżungle nie są bezpieczne, tak abstrahując totalnie nie od tego. Nie są, ale ładnie to wygląda tutaj. No. Bardzo ładnie. Ja bym nie chciał w dżungle. Kolejny się... tam jest na lewo. O kurde, ja chcę to coś wziąć. Ej, to jest jakiś większy? A to jest wielki dzik. Tak, o kurde, to jest szablozemniak. O nie. Co mi się stało? Dobra, wyjdź Kryksos z wozu, bo marnujesz paliwo i walcz z potężnym dzikiem. Ja pierdziczę, ale on mnie walu. Boss. Dobra, leży. Robiliśmy go, no. Dziklamus chyba ktoś chciał powiedzieć, tylko czemu tylko je... Dziklamus. Dobra, ja wezmę te brzoskwinie, bo kurde, jestem znowu ranny. Chociaż te brzoskwinie to przypadkiem nie demony? Tak, myślałem. Dzikie osy. Dobra, Kryk, zajmij się dzikimi osami. Gdzie są dzikie osy? A, latają w powietrzu. No, o Jezu, jak mi to są... No mówię, osy szablozemne. Ała, ale mnie wybija w powietrze. One wybuchają chyba. To są osy szablozemne, bardzo niebezpieczne. Ukąszenie powoduje śmierć. Trust me. I am the biologist. Płatki, kwiatki? Nie, to jest mało satysfakcjonujące. Dobra, przetegowuję. Dobra, to ta ścieżka wydaje się dobrym pomysłem, żeby się udać tą ścieżką dalej. Co to za gigantyczny kamień tutaj na środku? Plaża? O, w tej grze jest woda. O, żeś sprowokował znowu VGZ. O Jezu, myślałem, że to są te jabłuszka, nie jabłuszka, malinki. Dobra, poczekaj Kryks, mamy problem ten. Oj, zjeżdża samo mi. Dobra, padły. Jestem. Dobra. Mamy jeszcze 80 paliwa, ile nam zostało metrów do celu? No, ponad 1000. Damy radę. No tak to jest, jak kiedy podczas walki się delektujesz jazdą. No, prawda Kryksos. Jo, było 103 na początku, więc jest dobrze jeszcze. Tak, dziś wieczorem Gothic. Dobra, Kryks, pomału i lecimy do przodu. VGZ, nie podchodź mi pod koła, bo się rozjadę znowu. A ty mnie nie potrącaj. Dobra, VGZ, nie podchodź pod koła biednemu Kryksosowi. Ja nie podchodzę. Dobra, idziemy tą ścieżką. Dobra, coś sprowokowałeś? Nie wiem, wydawało mi się, że znowu... Nie, ale mamy górę główną przed nami. Ja go biorę. To weź sobie kryształek. I nas inaczej... Inaczej nazywany... O kurde, strzelający dinozaur. Lak mocy, o, inaczej. O, wywaliło mnie. Ej. Super. Nie da się go wziąć. Poczekaj, bo jest lak. O, dobra, odlagowało. O, lak mocy. Ała. Potężny. Co się stało? Ojeju. Lak mocy, że aż mnie wywaliło. Dementor! Dementor. Dobra, pomóż mi z nim walczyć.
Muszę ja pierniczę, zamiast mi pomóc walczyć, ja zaraz zginę. Też prawie zginąłem. No właśnie, dlatego pomóż mi z nim walczyć, a nie... Jak prawie zginąłem? No tak, że musiałem zaraz ja zginę. Musiałem się uleczyć. Daj mi coś do jedzenia. Dawaj mi coś. Kurde, co jest? Właśnie... No masz coś w ręku. To jest moje ostatnie, a miałem malutko HP. Ile? No ile teraz masz? Pewnie masz 10, no bo... Nie, 5. No. Nie, tak, 6. No, czyli masz dużo, ja mam, nie mam na ich dwóch. No, byś się podzielił w WGZ, a nie egoistycznie wszystko zabierasz. Dałem ci dużo wcześniej. No zaraz dobra, ale zabijemy. Jako jedyny walczyłem, ty sobie gdzieś uciekałeś. Ja go zabiłem. No, no nie, ja go praktycznie go całkowicie sam zabiłem, no ty jesteś dobra, tam stałeś. Dobra, ty go bijesz, ja go zabiłem. No. Dobra, tu jest wapień swoją drogą. No to co z tego, że jest wapień, jak ja nie mam życia, no. Idź i weź mi znajdź coś do jedzonka. Ladi, no nie narzekaj. No znajdź mi coś do jedzonka, bo zginę, nie chcę zginąć, no. Ladi, spokój. Nie spokój, nie zginiesz, obronię cię. Znajdź mi coś do jedzenia, no. Obronię cię, no znajdź mi coś do jedzenia, no czekam, no co ty się kłócisz? Rozglądaj się. No. Dobra, mam problem już... z dołączeniem do gry. Czy masz problem z dołączeniem do gry? Coś no wywaliło mnie i mam dołączanie do sesji online teraz, cały czas. A pokazuje, że gracz na serwerze jest 3, tak jakby mnie nie wywaliło. No to tak czy siak, jeśli jest 3, to powinieneś mi dołączyć się. Może zrestartuj grę lub coś? No już to zrobiłem. I co? I nic. Ajajaj, niedobrze. Nie widzę tu żadnego sensownego pożywienia. A faktycznie jest fabryka tego. Czego to jest? Cementu? Ta, wapień. Kurde, tak w dziczy. Masakra. Współczuję mega. Wapień. O Jezu, kolejny dementor. To sobie już z nim sam walczy, ja nie mam życia. Luda miedzi. Dobra, on sobie poszedł, nie poszedł, jednak biegnie tu. Luda żelaza. No nie sprowadzaj go tu, ja nie mam życia, żeby... Ej, dobra, ja go pokonam. Tu jest, powiem ci, że dużo tu jest generalnie surowców różnego rodzaju. Nawet siarka jest. Ej, nawet siarka tu jest rzut beretem, się okazuje. Nie wiem, dlaczego jest siarka. Jedynie ropa jest mega daleko. Ja go zabiję luźno. Dobra, jak tam ci idzie Kryks, dołączanie się? Tak średnio bym powiedział. Nie, może całego Epic Gamesa wyłączę to gra. Dobra, zobaczę, zabiłem go easy. Tak. Lamus, a nie Dementor. Ma znalazłeś jakieś jedzenie? Nie. Szukam dalej. Kurde, jakie tu jest zagęszczenie. Masz tą nieskończącą się piłę zbugowaną? No mam. To zetnij te wszystkie drzewa. Ale to wtedy nie będę miał miejsca na nic więcej. One strasznie dużo liści dają i tego drewna. No to ten, biopaliwo zrobisz troszeczkę do tego naszego zasilacza. Dobra. A co to jest za kamień? Będzie. Jaki kamień? Kwarc. Kwarc jest tutaj kamień. Jest też woda. Dalej pokazuję, że jest 3 graczy. Ja się połączę. O nie, przepraszam. Co zrobiłeś? Flaszka zabiję, myślałem, że to jakiś potwór. Dobra, WGZ, będziemy startować serwer, bo Kryksas nie może ten dołączyć, więc... No nie mogę. No dobra, dobra. Zapisz. Ja już... Dobra, zapiszę i mały restarcik machniemy, bo... Dobra. Bo Kryksas nie może ten... Dobra, wychodzimy do menu, jeszcze raz założymy serwerek, bo niestety Kryksas nie może się dołączyć. No, miło mi cię widzieć, AB. No, szkoda, że za mnie nie grasz, chociaż chcesz, możesz dołączyć do Abilandii 2.0. Żadne bicie ptaszka, ale tak. On przypadkiem się nabił. Dobra, zakładam kolejny serwer z Kryks, więc zaraz będziesz mógł dołączyć. O. Dobra, założyłem. Zobaczymy, czy mnie teraz połączy. O, połączyły mnie. Dobra, tylko mam nadzieję, że potwory się nie zrespiły, bo ja jestem trochę bez życia. Wiesz, nie by było. O, wywaliło mi teraz wszystko ze ekwipunku. No i dobra. Niech będzie. Jesteś Kryks tutaj? No, tylko że nie wiem czemu traktor nagle znajduje się zablokowany pomiędzy drzewami. No cóż, tak zaparkowałeś. Dobra, Kryks, poczekaj chwilę, nie ruszaj się, Kryks, nie ruszaj się, Kryks, nie ruszaj się. Czekaj. No mówię, nie ruszaj się. No stoję już. Dobra. Dobra, jedziesz w stronę paliwa oczywiście. I to pomału, nie, pomału. Bo ostatnio się zbugowało, ale dobra. Dobra, to ja tu eksploruję. Gdzie jest paliwo? Musicie mi powiedzieć, bo ja nie mam stąd radaru na sobie. Tu jest w razie. No jedź tą ścieżką. Jeżeli byś. O Jezu, małe dementory.
Jedź tą ścieżką, będzie git. U, tam jest kolej. Oj, tam są dwa kolejne łuki. Ej, oj, ciebie czart. W kosmos nie wystrzeli. Tak poczekaj, stop, zacząłeś się. Ej, czat, patrzcie jak to za... A, wiem o co chodzi, się wygląda. Poczekaj chwilę. Tutaj się... Nie, tu przez las raczej będzie trzeba przejechać, wiesz? Ciadu jeden, ty. Bo pod górkę nie wiem, czy to jest... Nie, jedź... Wiesz co, jedź tam dalej, ciągnij. Nie, nie skręcaj tu. A, nie skręcać tu. Nie, nie skręcaj, jedziesz tam dalej. Prosto tam. Co tam szepczesz, VGZ? Podaję organy obcych. Nic. No to wyrzucam. Przynajmniej... Póki co, no nic na razie to nie daje nam. Ale znalazłem super miejsce. Wow, oj, tam jest jedzonko. No przez tą gałąź się przejedziesz, panie Kryks, musisz ją ominąć. Ale w dolnym kierunku, właśnie w tamtym. To jakiś dziwny kwiatek, a widzisz ten kwiatek po prawej? No widzę właśnie, takie drzewo. Bałem się do niego podjeżdżać, bo jeszcze wybuchniesz coś. Coś tak wyglądało jakby to miało wybuchnąć. Dobra, no, jesteśmy na dobrej. Stop, zacząłem się! Ile tu jest jedzenia? Zastanawiam się, czy plażą będzie można podjechać do tego. Wydaje mi się, że będzie można. Dobra, jedź tu, nie, jedź tędy na razie, jedź, dobra, jedź tędy. O, nie, sfejkowane. Dobra, mamy kolejny kryształ, to znaczy, że też mamy kolejnego demetora i mnóstwo pszczół. Ostrożnie, teraz stop, zatrzymaj się. Kryształ to dla mnie. Dużo pszczół tu będzie, tych zabójczych. No, będzie sporo pszczół. Dobra, będzie, wiesz co? Wiesz co, wycofaj się, pojedziemy plażą. No, możemy pojechać. No bo wiesz co, musisz zejść, bo ostatnio jak pod górkę wjeżdżałem z WGZ-em, to wystrzeliło traktor w kosmos, więc... Proszę cię, tras mi, dobra, zejdę, jolo. Trochę więcej będę miał kontroli w sumie. Cześć WGZ. No cześć. Dobra, czekam na dole już. Ja bym po tamten kryształ się z chęcią skoczył. No to i leć, co cię wysumuje. Pojdź tam na górę, się baw. Dobra, lecimy plażą. Powinno być w miarę czysto. W miarę. Kojarzę, ej, ziomeczki, ja chyba ten teren kojarzę. I chyba za tą plażą był teren, gdzie ja zaczynałem w pierwszym ranie moim. Tym pierwszym życiowym, no. Tym zajbim, czy? Tym zajbim, no. Bo kojarzę, zaczynałem kojarzyć teren. No tak, to jest to miejsce, ziom. No, tam jak są te takie łuki, widzisz? Takie ten? No. To właśnie tam dalej... A to bardzo ładnie wygląda i tam daleko jest jakiś dziwny potwór. I tam dalej była taka pustynia, może tam jak zejdziemy, co to jest tam? Duży ten, jest pociąg. Jest duży dementor tu jest. Nie jest duży, jest, nie, średni jest. Mały. Tu jest jakiś ten, statek kosmiczny. Dobra, chodź ten, VGZ, pomóż walczyć z dementorem. Dobra, dobra, weź to. Nie, już wziąłem, już znalazłem, mam już. Chodź. Chodź, walczymy z dementorem. Co się z nim dzieje? Czemu on w moim samochodzie jest teraz? Był zabity. Już? Bo chyba go przyjechałeś? Nie, ożywił się, zmartwychwstał. Dobra, dawaj go. Dobra, już, goni mnie. Walu mnie? Nie, mnie woli. Dobra, chodź tu na mnie. Czemu nie mogę broni wyciągnąć? Dobra. Już leży. Rozegrany. I swoją drogą tu jest pociąg. No jest jakaś rzecz tutaj. A ty jak zwykle VGZ zacząłeś uciekać ten do tych. Jakie zacząłeś uciekać? No jak to pobiegłeś orzechy wziąć, to nie? Zamiast pomóc walczyć, jak zwykle. Jakieś przewody leżą? Tutaj, bo tu jest możliwość otworzenia klapy. I będzie dysk. Ua, biorę. Dysk? Co na ten dysk? Dysk twardy z danymi fikcji. Można przerwać analizę, coś tam daje ten dysk, nie pamiętam. No i coś trzeba tutaj włożyć, żeby to otworzyć. No już to otworzyłem. Po prostu trzeba było przełączyć dźwignię. Ty śrubek. No. Ten dysk może coś nam dać, wiecie, więc dobrze, że znaleźliśmy ten dysk. Na budowaniu fabryki. Więc dobrze, że znaleźliśmy ten dysk. Dzięki temu dyskowi będziemy mogli pozyskać jakieś zawartości. Być może będziemy mogli odkryć. Być może będziemy mogli odkryć jakieś nowe przedmioty, które będą odblokują nam się w warsztacie, więc właściwie dobrze to zrobiliśmy. Poczekaj. Dobra. A nie mogę jeździć. Bo się ciężko buduje. Tam jest kolejny dementor. Dobra, ale to ma mały dementorek. Nawet dwa. Które strzela, co prawda. Mało, znowu mi nie pomagasz, VGZ? No jestem tu. Ja jednego właśnie wrzuciłem do oceanu. Gdzie ty jest tu? No i znowu, no kurde, no VGZ nie zabieraj wszystkich orzechów. Nie zabieram, tam masz kolejny, jak chcesz. No, daj mi orzechy w końcu.
Jakieś, a nie biegniesz i zabierasz wszystkie. Nie pomagasz walczyć, nie pomagasz walczyć, zabierasz orzechy. No nie pomagasz, nic nie robisz po prostu. Ten z wody tu idzie. Dobra, siedzi. Oła. Dobra. Jakby no, tak przypłynąć na tamtą wyspę? Myśl też o innych członkach załogi, a nie tylko sobie. Dobra, idziemy. Gdzie jest ta ropa? Tam jest fajna wyspa, można byś sobie tam poszukać czegoś. Tam gdzieś jest ta ropa, 400 metrów. A, ona jest tam. Ona jest na innej wyspie, ta ropa. Uważaj na pszczoły, nie uruchom je. Dobrze. Będzie... No musimy chyba... O, paliwo mi się skończyło właśnie. To ci dam zaraz. Tylko co to jest to niebieskie? To niebieskie? Nie, myślałem, że to coś dziwnego, specjalnego, a to był tylko ta osa. To tak, generalnie gdzieś tutaj, tak mi się wydaje, że gdzieś tutaj była stara moja cywilizacja. Jak pójdziemy sobie tam dalej, chyba tam gdzie są te dziwne łuki, to tam chyba byśmy doszli do mojej właśnie starej cywilizacji. To tak, a co do surowców, to tak, po drugiej stronie są, ale z tego co widzę, to się chyba da to minąć, wiesz? Czekaj. Tylko myślę, że można. Tak, zrobisz ten, jak to się nazywa, zrobisz, załadujesz sobie statek paliwem? No już mi załadował ten. No. A co tu leży, to pomarańczowe? Ślimak. A. Ślimaki też zabierajcie, bo to można z nich robić ulepszenie. Dobra, chodźcie. Obkręcimy to. No chyba, że zaraz zbudujemy most i tyle. Może tak można po wodzie jeździć. Dobra, wiecie co? Nie, tu jest chyba za głęboko. Zaraz zobaczę. Chociaż? Dobra, wiesz co? Tędy jest płytko mega. Tylko ostrożnie, nie, bo tu jest mielizna. Nie tak szybko, bo się zaraz nadzieje na głębszą i będzie przypadek. Dobra, to idź pierwszy. Jak tam ładnie. Dobra, udało się elegancko. O, kolejny ptaszek. Tym razem tego nie uderzy przez przypadek. Co to jest? O, ruda katerium, ładne. Cześć. Dobra. Jaki słodziak. To tak, krótko mówiąc. Tutaj. A, tu. Krótko mówiąc, Kryksos, udało się. No, udało się. Udało nam się dotrzeć do złoża ropy. Jeszcze tylko trzeba... dementora. Jeszcze tylko trzeba pokonać dementora i ropa będzie nasza. Przygotuj miecze. Kryksos. Przygotuj miecze. Mam miecze. Już tam biegnę do was. Tak więc niech w takim razie. Dobra. A już do mnie zaczął strzelać. Dawaj, rzucamy się na niego. Musimy go pokonać, bo zagraża naszej firmie przewodniczej. Wziąć sobie owocki, mam jedno serduszko. Dobra, to jak masz jedno serduszko, to cofnij się. Dobra, leży. Mamy to. Dobra. A, szybko, ktoś się zabił. No, poszło łatwo. Dobra, tu jest akurat kilka złóż ropy, to dobrze, będziemy mogli to wykorzystać. W sensie, będziemy wszystkie zagospodarujemy, trzy oczywiście, i zrobimy fabrykę, gigantyczną fabrykę ropy. Doskonale. To tak, pierwsze co jest potrzebne, czyli pompa ropy. Dobra, zaraz to wszystko postawimy tu. I będzie fabryka jak u nas w domu. Ja cię kręcę, ale będzie... Będzie, jakby to powiedzieć, elegancko. No, przenosimy się. No generalnie będzie trzeba tu się po prostu ładnie zadomowić. No, tak w dużym skrócie. Dobra, nie, chyba bez tego nie dam rady. Zobacz, czy jest jakaś tu fabryka wapnia. Jest, widzę, że jest. No tu jest. Tutaj. Wapnia? No, tu jest wapień. Ale to nie jest, to nie, ale to tylko czysty. Skała wapnia. To jest no czysty właśnie. Wapień. No właśnie. No to jest tylko skała, to nie jest... A ten... chodzi o wydobywarkę. Daleko. Nie dobrze, bo bez wapnia będzie ciężko. Mimo, że mamy zapas. Będzie ciężko? No bo jak chcesz postawić wielką, gigantyczną bez wapnia? Ale mamy tego wapnia, tyle. Mamy, ale fabryka to fabryka. Dobra, tutaj. Ale co można po dostawę podjechać? Dobra, będzie trzeba po prostu gdzieś zrobić jakąś ten też taki wapień wypadowy. Dobra, to tak. No nie mam wyjścia, no będę robił. Dobra, jak co jest potrzebne, żeby zrobić pompę ropy? Ale to już w następnym odcinku rzecz jasna. Elo!